No dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z cyklu Wybierz grupę, wybierz obiekt, wybierz kartę. A jest to czytanie, jak sama nazwa wskazuje, dla moich singli. Single. Zobaczymy, kto idzie w Waszą stronę, czego chce i co z tego będzie. Kochani, w tym czytaniu jesteśmy otwarci totalnie na wszystkich, więc mogą się pojawić potencjalni wracacze, eksowie, eksowe i tego typu rzeczy. Jeżeli nie chcecie słyszeć o osobach z przeszłości, kochani, zachęcam Was zapoznać się z filmikiem, który wychodzi zawsze wcześniej, czyli na nową miłość. Tam zajmujemy się tylko i wyłącznie nowymi osobami. A jeżeli, kochani, jesteście otwarci, to zapraszam Was właśnie do tego czytania. Tradycyjnie mamy trzy grupy do wyboru. Grupa numer jeden, Mystic Monday Starot, i tu w podpowiedzi, kochani, macie różowy kwarc. Grupa numer dwa, Wheel of the Year Tarot, i tu jest oczywiście nasz kochany kociamberek. I grupa numer trzy, Vintage Tarot, i tu w podpowiedzi mamy żółte piórko. Więc wybierzcie grupę, która Was przyciąga najbardziej, ale pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc jeżeli wybrana przez Was grupa niekoniecznie będzie rezonować, niekoniecznie będziecie ją czuć, śmiało wybierzcie inną bądź inne czytania tego typu. Jest ich całkiem sporo na kanale, więc zachęcam. Wszystkie one są bezterminowe, kiedy tak naprawdę na nie traficie, będą przeznaczone właśnie dla Was, dla Waszych uszu. Robione są z intencją w najbliższych 30-40 dni, ale pamiętajcie, że tarot rządzi się swoimi prawami, także dodatkowo wylosujemy sobie przy każdej grupie karty czasu, żeby sprawdzić, kiedy ta osoba potencjalnie może pojawić się w Waszym życiu. Oprócz tarotu oczywiście będą aniołki romansowe, wyspa miłości, oficjalne nazwy znajdziecie też w opisie pod filmem, moje karteczki prywatne z wyglądem tej osoby, cechami charakteru tej osoby, gdzie potencjalnie możecie się poznać, po tym też będziecie mogli spojrzeć, jeżeli oficjalnie w kartach nie wyjdzie, że to ex-exowa, czy jest to faktycznie ktoś z przeszłości. Kostki z liczbami, czyli kochani, cóż mogę powiedzieć, liczby to wielka dowolność, tak? To może być różnica wieku, to może być coś z numerologii, to może być data, kiedy się poznacie, adres, godzina, nie wiem, cokolwiek, tak? Tu już weźcie, że tak powiem, jak to czujecie. No i oczywiście znaki zodiaku też będą. Czasóweczki do poszczególnych grup znajdziecie w opisie pod filmem, tak samo jak inne ważne informacje, z którymi warto by było się zapoznać. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, do zostawienia komentarza. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, oczywiście zasubskrybujcie kanał, podzielcie się tym czytaniem z innymi, udostępnijcie je, bardzo proszę. No i co, to chyba tyle z tych ogłoszeń. Lecimy z tym czytaniem. Grupa numer 1, grupa numer 2, grupa numer 3 i ja oczywiście przechodzę do jedyneczek. Witam Was serdecznie, grupo numer 1. Jeżeli wybraliście talię Mystic Monday Starot i nasz różowy kwarc, no to kochani, to jest Wasze czytanie z cyklu Single. Kto idzie w Waszą stronę? Zobaczmy. Talia jest oczywiście przetasowana, ja ją tylko przekładam na Waszych oczach, żeby nie było. No i zobaczmy, któż to idzie, któż to idzie. Dziewiątka mieczy. As buław. Cesarzowa. Czwórka mieczy, dziesiątka kielichów i księżyc na spodzie królowa mieczy. No ponieważ, kochani, jest królowa mieczy, czwórka mieczy, może to być informacja, że jest to ktoś z przeszłości, z kim nie mieliście kontaktu przez jakiś czas, ale takich oficjalnych kart powrotów nie widzę tutaj, więc to już, tak powiem, zostawiam gdzieś tam Waszej intuicji, jak czujecie to czytanie. Zobaczmy dalej, chyba że tutaj jeszcze wyjdzie. Zobaczmy aniołki romansowe, wyciągnijmy sobie dwa. This could be the one, to może być ten jedyny, ta jedyna. Let go of control issues, czyli porzuć nawyk kontrolowania. I z naszej wyspy miłości. Seduction, uwodzenie, fiu, fiu. I motyl, ewolucja związku, następna faza, uleczenie wewnętrznego dziecka, wzrost. No dobra, fajnie.
Kochani, już z góry Wam mogę powiedzieć, bo mamy i dziesiątkę kielichów, i mamy cesarzową, i mamy this could be the one, czyli to może być ten jedyny. Kochani, to może być partner na całe życie dla Was. Jeżeli jest to dla Was możliwe, chcecie mieć dzieci, założyć rodzinę, to może być ojciec Waszych dzieci albo matka Waszych dzieci w przyszłości, kochani. Bo istnieją tutaj takie karty, wyszły nam takie karty, że ta osoba pragnie rodziny, pragnie małżeństwa, być może właśnie pragnie jeszcze dzieci i wygląda na to, że z Wami będzie szansa zrealizować, że tak powiem, to pragnienie, moi drodzy, jeżeli oczywiście dacie temu szansę. Tak jak wcześniej wspomniałam, nie widzę tu kart typowo powrotów. Dla części z Was mówię, może to być ktoś, z kim nie mieliście kontaktu, może to być ktoś, rzeczywiście ktoś, kto wraca do Waszego życia, ale oficjalnych takich kart tutaj, kochani, nie widzę. Dobra, to lecimy po kolei. Dziewiątka mieczy. Kochani, wygląda na to, że ta osoba może przychodzi teraz jakiś stresujący czas, tak? Z tym asem buław może rozpoczynać jakiś nowy projekt, nową pracę, może właśnie lubi, wiecie, trzymać wszystko rękę na pulsie, a pewnych rzeczy może nie da się kontrolować, że tak powiem. Dziewiątka mieczy może mówić, że ta osoba przychodzi właśnie jakiś trudny czas, jakiś bardzo mocno stresujący okres. Może wychodzić z jakiejś depresji nawet dla części z Was, oczywiście, że tak. Dziewiątka mieczy mówi, że ma bardzo dużo na głowie. Dużo na głowie, czasami dopadają ją takie negatywne myśli, właśnie takie czarnowidztwo, więc czasami, że tak powiem, daje sobie tą przestrzeń na to, żeby pojojczyć i pomartwić się o coś, co być może nie ma sensu kompletnie. Ale kochani, z drugiej strony też widzę taką bardzo ekspresyjność ze strony tej osoby. Z tym asem była, ta osoba lubi uczyć się nowych rzeczy, doświadczać nowych rzeczy, lubi eksperymentować, lubi wchodzić właśnie w jakieś takie nowe rozdziały w swoim życiu. A z buław też mi mówi, że no zdecydowanie tutaj może zacząć się u Was od jakiegoś romansu, od jakiejś namiętności, od jakiejś pasji, tym bardziej, że mamy tutaj to seduction, czyli uwodzenie, więc kochani, dla części z Was może w pracy, kochani, bo mamy biurko ten, może tu jakieś uwodzonko w pracy będzie, albo poprzez pracę, tak, się poznacie, coś w tym stylu. Kochani, czuję, że u Was to się rozpocznie od jakiegoś romansu, od jakiejś takiej naprawdę namiętności. Ale z tym asem była, tak jak mówię, bardzo kreatywna osoba, odważna, lubiąca też próbować nowych rzeczy. Z tą cesarzową, kochani, ta osoba może mieć jakieś dzieci z poprzedniego małżeństwa, ale zdecydowanie jest to osoba bardzo majętna, radząca sobie dobrze finansowo i bardzo atrakcyjna. To Wam muszę powiedzieć, że z tą cesarzową, jeżeli to kobieta, kochani, no to jest to kwintesencja kobiecości, naprawdę kwintesencja kobiecości. Jeżeli mężczyzna ma w sobie dużo też tej takiej żeńskiej energii, bym powiedziała, ale co sprawia, że jest niezwykle atrakcyjna. Atrakcyjny, tak? Ta osoba też lubi dbać o siebie, o swój wygląd zewnętrzny, lubi, nie wiem, właśnie fryzjera, kosmetyczki, jakieś takie rzeczy, nowe ciuchy, lubi otaczać się pięknymi przedmiotami, tak? Lubi właśnie to piękno, ten luksus, więc na pewno będzie atrakcyjnie wyglądać, pięknie pachnieć i też lubi takich ludzi. To od razu Wam mogę powiedzieć, że to może być troszeczkę próżne, ale cesarzowa jest tą energią, która też lubi otaczać się ludźmi, którzy są sexy, którzy dbają o siebie, którzy fajnie wyglądają. Cesarzowa nie zainteresuje się jakimś takim, wiecie, zaniedbanym człowieczkiem. Także, kochani, tu od razu Wam to muszę powiedzieć. Cesarzowa, tak jak wcześniej wspomniałam, może to być osoba, która już ma jakieś dzieci z poprzedniego związku. Jeżeli nie, to będzie fantastyczną matką, fantastycznym ojcem, wspaniałym rodzicem. No i tak jak mówię, jeszcze z tym luksusem, tak? Cesarzowa, no, siedzi na tronie, siedzi na pieniądzach, tak? Więc tutaj ta osoba na pieniądze na pewno nie będzie narzekać, tak? Razem macie szansę też zdobyć być może razem jakieś większe bogactwo, coś w tym stylu. Czwórka mieczy, kochani, mówi mi, że możecie poznać też tą... Właśnie, kochani, bo to jest dziewiątka mieczy. Mam wrażenie, że może ta osoba będzie miała jakąś przerwę, urlop, albo spotkacie się w czasie wolnym, tak czuję, tej osoby. Czwórka mieczy może mówić, kochanie, że ta osoba teraz dochodzi do siebie po jakichś ciężkich przejściach, po jakichś trudnych przeżyciach, tak? Może potrzebować też takiej ciszy i spokoju. Ale to jest osoba, która też lubi wypoczywać, która ceni sobie tą przestrzeń na wypoczynek, na relaks, na naładowanie baterii. Czuję, kochani, że będzie to powiązane właśnie z tą cesarzową, że lubi wypoczywać w jakichś takich egzotycznych miejscach, może gdzieś poza granicami państwa, tak? W jakichś spa, tego typu rzeczach. Możecie się właśnie w takim miejscu też, kochani, poznać dla części z Was.
Czwórka mieczy, ta osoba zdecydowanie szanuje tą swoją przestrzeń i daje sobie prawo do odpoczynku i do regeneracji. Albo mówię, dla części z Was możecie się poznać w czasie właśnie czasu wolnego tej osoby, albo jakiegoś urlopu, albo Waszego urlopu. Dziesiątka kielichów świadczy o tym, że jest to osoba bardzo wrażliwa, kochająca i ceniąca sobie właśnie ciepło rodzinne i przyjaciół i rodzinę. Dziesiątka kielichów też właśnie mówi o tym, że to może być Wasze i żyli długo i szczęśliwie. Możecie razem stworzyć taką rodzinę, bezpieczeństwo i wspólną przyszłość. Z tym księżycem, kochani, na końcu mówi mi to o kilku sprawach. Może być tak, że ogólnie pojawienie się tej osoby w Waszym życiu będzie taką totalną niespodzianką, że kompletnie nie będziecie się tego spodziewać, tak? Mhm. Księżyc też może mi mówić, że ta osoba nie będzie Wam mówić wszystkiego o sobie. Ja nie widzę, żeby to były jakieś nie wiadomo jakie sekrety straszne i tego typu rzeczy. Bardziej czuję, kochani, że ta osoba też ceni sobie prywatność i póki komuś nie zaufa, nie otworzy się, tak? Z tą królową mieczy pilnuje swoich granic bardzo mocno. Pilnuje swoich granic, potrzebuje czasu, żeby się otworzyć, uzewnętrznić i być bardziej emocjonalnym. Osoba też niezwykle intuicyjna. No i mówię, pełna takich tajemnic, sekretów. Myślę, że to będzie bardzo pociągające, moi drodzy. No i tak jak mówię, this could be the one. To może być ten jedyny, ta jedyna, z którym spędzicie resztę życia. Let go of control issues. Wiecie co? Mam wrażenie właśnie, że to jest połączenie z tą dziewiątką mieczy, że ta osoba bardzo lubi też wszystko kontrolować. Biorąc pod uwagę, że jest w energii takiej cesarzowej, no to też może być właśnie szefem jakiejś większej korporacji albo no jakąś swoją firmę prowadzić, swoją działalność, tak? Może być dosyć znaną osobą i lubi trzymać rękę na pulsie i w momencie, kiedy coś, że tak powiem, nie idzie po jej, jego myśli, no, że tak powiem, właśnie pojawia się ta dziewiątka mieczy, pojawiają się te stresy, tak? W takich przypadkach mam wrażenie, że tutaj potrzeba po prostu dużo miłości tej osobie przekazać i takiego zrozumienia. Tak, za bardzo się nie wtrącać, bo z tą królową mieczy, kochani, ta osoba też może mieć dosyć cięty język, szczególnie jeżeli coś jej nie podchodzi tak jak trzeba. Z tym seduction, tak jak mówię, a z buław będzie uwodzenie, ta osoba będzie Was uwodzić, będzie Was kokietować, będzie Was tutaj zapraszać, będzie ubierać się sexy, pachnieć sexy, przynosić prezenciki. No, kochani, będzie to przyciąganie. No i mamy tego motyla. Czuję, że właśnie ten związek, właśnie z tego romansu, z takiej pasji, szybko przerodzi się w coś więcej, szybko wejdziecie właśnie do jakiejś kolejnej fazy i no, będziecie mieć szansę naprawdę stworzyć coś pięknego, moi drodzy. Naprawdę coś pięknego z tą dziesiątką kielichów i cesarzową plus this could be the one. Tak jak mówię, to może być ten jedyny, to może być ta jedyna. Wow, piękne karty. Dobra, zobaczmy w takim razie, jak potencjalnie ta osoba może wyglądać. O, coś tu nam wyleciało, dosyć dużo, bierzemy. O, wysportowany, wysportowana, tak, no z cesarzową dba o siebie, zdecydowanie dba o siebie. Może mieć jasną karnację, jeśli mężczyzna, to może mieć brodę, może mieć aparat na zębach, może mieć dready bądź warkoczyki, może kiedyś miała, może mieć niestandardowy kolor włosów. O, i to jest ciekawe. Może mieć też piegi, no, bardzo wysoki, bardzo wysoka, więc tutaj może być też jakaś różnica wzrostów dosyć mocna u Was. I może mieć szare oczy. Ciekawe połączenie. Mamy też podobnego wzrostu, czyli dla części z Was może być podobnego wzrostu, dla części z Was może być dosyć duża różnica, jeśli chodzi o ten wzrost. Dobra, zobaczmy potencjalne cechy charakteru tej osoby. Pamiętajcie, że tutaj są też te trudniejsze cechy. Hojny, hojna. Bardzo fajnie. No, z cesarzową to wcale na pieniądze nie narzeka. Też dowcipny. Królowa mieczy jest bardzo dowcipna. Coś mamy jeszcze. Opiekuńczy. Cierpliwy, cierpliwa. I miły, miła. No, da się lubić człowiek. Naprawdę da się lubić. Ale mówię, uważajcie, bo może momentami, ale w takich stresowych sytuacjach i bardziej myślę w zawodowych, no, wychodzić też ta taka trudniejsza natura tej osoby. Okej, zobaczmy, gdzie potencjalnie możecie się spotkać, poznać. Widzicie? Praca. No, przez pracę w pracy, poprzez, nie wiem, właśnie jakiś kontakt finansowy, coś takiego, ale mamy też relaks, czyli to, co mówiłam z czwórką mieczy. Podczas relaksu, w jakimś spa, nie wiem, w czasie odpoczynku, urlopu, coś takiego. I mamy wracając z pracy. No właśnie, będziecie się relaksować, zwracając z pracy, po pracy i tak dalej. Plac zabaw. O, może przy placu zabaw gdzieś, kochani? Kto wie, kto wie. Dobra, zobaczmy charakterystyczne liczby dla tej osoby, dla tego związku, dla momentu, kiedy się poznacie. 6. 10. I 8.
6, 10 i 8. Zobaczmy znaki zodiaku. Mamy koziorożca, lwa i byka. Koziorożec, lew i byk. Ok, i zobaczmy, kiedy potencjalnie ta osoba może wkroczyć w Wasze życie. W sezonie Skorpiona, czyli na przełomie października, listopada, mamy też 8 tygodni, 8 miesięcy. Ósemka jest tutaj bardzo ważna, ona też Wam wyskoczyła, więc może 8 dnia jakiegoś miesiąca, dla części z Was może za 8 dni. I lew też nam wyskoczył. Na przełomie lipca bądź sierpnia, czyli w sezonie wakacyjnym dla części z Was, mamy 5 dni, 5 tygodni, 5 miesięcy. I piątka też może być tutaj ważna. Tak pomyślałam, 8 maja dla części z Was? No, kto wie, no, piątka rzeczywiście ważna. 5 dni, 5 tygodni na spodzie. Może 5 dnia miesiąca? No dobra, jedyneczki, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Powodzonka, bo w sumie fajny człowiek Wam się tutaj trafił, więc jeżeli taki Wam odpowiada, no to życzę Wam spełnienia tego człowieczka i żeby jak najszybciej się pojawił. Wszystkiego dobrego, no i lecę do dwójeczek. Witam Was serdecznie, grupo numer 2. Jeżeli wybraliście talię Wheel of the Year Tarot i naszego kociamberka, no to kochani, to jest Wasze czytanie. Moje drogie single, sprawdźmy, kto idzie w Waszą stronę. Zobaczmy, 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 ale jestem ciekawa. Piątka mieczy. Siódemka kielichów. Dwójka mieczy. Król buław. Czwórka kielichów i głupiec. Na spodzie mamy dziewiątkę mieczy. Ok, zobaczmy aniołki romansowe. Dzięki. It is safe for you to love. Bezpiecznie dla Ciebie jest kochać. Healing family issues. Leczenie jakichś takich traum rodowych. Potrzeba wybaczenia rodzicom. Zobaczmy z naszej wyspy miłości jeszcze dwie. Kamera. Nauczanie się z przeszłości. Tworzenie też nowych wspomnień. I Feniks. Nowa faza. Odrodzenie. Rekindle. Aha, transformacja, wzrost, zmiana zdania. Hmm.
Po pierwsze, kochani, ja mam wrażenie, że ta osoba jest bardzo poraniona też przez życie. Może miała trudne dzieciństwo, bardzo mocno to widzę, że miała trudne rodzinstwo, dzieciństwo albo jakieś trudne wzorce z rodziny, które powodują, że ciężko jej zaakceptować siebie i też otworzyć się na miłość. I kochani, że czuję, coś czuję, że w waszym przypadku niestety też tak będzie, że ta osoba niestety nie będzie w stanie, że tak powiem, przynajmniej póki co zaangażować się, jeśli chodzi o uczucie. Szóstka kielichów jest na spodzie, więc to może być, kochani, ktoś z przeszłości, ale oficjalnie ja tego tak jakoś strasznie nie czuję, żeby to był ktoś z przeszłości. Jedno jest pewne, ta osoba ma jakieś takie problemy ze sobą wewnętrzne, właśnie z akceptacją, może nie tyle z akceptacją siebie, co z otwarciem się i zaufaniem do drugiej osoby. Mam wrażenie, kochani, że ta osoba cały czas rozpomina jakąś sytuację z przeszłości, może związaną z rodziną, z rodzicami, myślę, że z czasów dzieciństwa. Może nawet po części pracuje tutaj trochę nad sobą, ale myślę, że na chwilę obecną nie jest gotowa na miłość. Na chwilę obecną, może za jakiś czas, że tak powiem, ale na chwilę obecną, kochani, niestety, no nie bardzo to widzę, tak? Ta osoba bardzo mocno musi popracować nad sobą, nad akceptacją siebie, i nad otwarciem się na miłość. Kochani, piątka mieczy świadczy o tym, że jest to osoba bardzo waleczna, która lubi wygrywać, która lubi, jak coś jest zrobione po jej, ale jednocześnie, jeśli chodzi o te emocjonalne sprawy, boi się przegranej, boi się otworzyć swojego serca, bo boi się, że zostanie ono skrzywdzone, że ktoś ją porzuci, jego porzuci, tak? Z drugiej strony ta piątka mieczy może mówić, że właśnie jest to osoba dosyć konfliktowa i która lubi dominować, tak? Lubi wygrywać, lubi dominować i lubi osiągać jakieś swoje cele, no choćby po trupach, jak to się mówi. Kochani, z tą siódemką kielichów, z drugiej strony ma taką naturę dziecięcą. 100 pomysłów na minutę. Myślę, że ogólnie jest to osoba, z którą można się fajnie bawić, tak? Jest to osoba, z którą no człowiek spędza miło czas, tak? Można naprawdę wznieść się wysoko z tą osobą, w taki świat marzeń, w taki świat zabawy. No ale to za bardzo z życiem nie ma nic wspólnego, kochani. Ogólnie ta osoba może być bardzo pomysłowa, taka ożywcza, jakby nie patrzeć, ale to jest troszeczkę taka fasada, bo wewnątrz tam jest bardzo takiego dużo bólu, jakiegoś stresu, jakiegoś cierpienia, tak? Z tą siódemką kielichów mam wrażenie, że ta osoba też lubi mocno bujać w obłokach. Co nie zawsze jest, że tak powiem, korzystne. Wiadomo, że nie można tracić tego świata marzeń, ale kiedy marzymy, warto jednak te stopy solidnie trzymać na ziemi, tak? Mam wrażenie, że ta osoba nie trzyma zbyt solidnie stóp na ziemi, tak? Jeszcze, wiecie co, mam wrażenie, że trochę jeszcze nie dorosła w pewnym sensie. Ze względu na jakieś problemy z dzieciństwa, jeszcze nie do końca dorosła, nie do końca dojrzała. Szczególnie do partnerstwa, szczególnie do związku. Z tą dwójką mieczy, no właśnie, kochani, tu jest blokada w czakrze serca. Totalna blokada w czakrze serca. Ta osoba nie jest w stanie teraz otworzyć się na miłość, nie jest w stanie wpuścić nikogo do swojego serca, do swojego życia. Dwójka mieczy może mówić też, że właśnie ta osoba lubi bardzo rywalizację. Może walczyć o atencję innych osób, ale też jeśli ktoś zgrywa, mam wrażenie takiego, wiecie, niedostępnego, niedostępną, to ta osoba lubi właśnie, że tak powiem, tutaj zawalczyć, tak? Stanowi to takie wyzwanie dla tej osoby. No z tym królem byłam, powiem tak, jest to osoba na pewno bardzo atrakcyjna, bardzo seksowna, przyciągająca wzrok. Pięknie pachnie, pięknie wygląda, super się cieszę, świetnie się ubiera, tak? Osoba, którą widać i słychać, tak? Jak wchodzi gdzieś do jakiegoś klubu czy gdzieś, tak? Myślę, że ta osoba lubi się bawić, może pracuje gdzieś w jakiejś takiej firmie, gdzie jest dobrze znana, albo pracuje na jakimś takim też stanowisku trochę dowodzącym, reprezentującym daną firmę, daną działalność i tak dalej. Ta osoba ma ogromne plany na przyszłość, to trzeba przyznać. I pod względem zawodowym wydaje mi się, że radzi sobie całkiem nieźle, całkiem dobrze. No tylko z tym królem buław nie wiem, czy jest gotowa, że tak powiem, no coś stałego. Bardziej widzę tutaj z tej całej energii, że ta osoba zabawa owszem, ale nic, że tak powiem, konkretnego, nic porządnego, tak? Mhm. No właśnie, czwórka kielichów, kochani. Mam wrażenie, że ta osoba szybko się nudzi. Szybko się nudzi osobami, które wkraczają do jej życia ze względu na to, że trochę ucieka, tak? To jest taki mechanizm obronny. Ja ucieknę pierwszy, czy tam pierwsza, zanim się zaangażuję i zanim ktoś mnie skrzywdzi. I mam wrażenie, że przez lata to zostało tak wypracowane i tak weszło w krew tej osobie, że ta osoba z automatu szybko się nudzi swoimi zdobyczami. Może też po prostu nie dostrzec na początku potencjału w tej relacji. Może później nawet tego żałować, kochani, z tą czwórką kielichów, ale
No może to nie jest odpowiedni czas dla Was, tak? Może mówię, dlatego mówię, że tutaj jest taka nutka, że może za jakiś czas, bo jednak mamy tą kartę Feniksa i mamy tą kartę Głupca na koniec. Ta osoba, mówię, jest w jakiejś trakcie transformacji. Może Wy po części będziecie takim impulsem, który będzie transformował w jakiś sposób tę osobę. Może w momencie, kiedy Was straci, albo w momencie, kiedy, nie wiem, właśnie... Nie wiem, kontakt się urwie między Wami, może ta osoba się opamięta, że czas właśnie, nie wiem, się otworzyć, że byliście tą osobą, z którą warto było zainwestować. Ja czuję, kochani, że to nie będzie koniec. Ja czuję, że poznacie tą osobę, ta osoba pojawi się w Waszym życiu, będzie jakiś krótki romans, ale szybko dowiecie się, że właśnie ta osoba jest mało dojrzała i nie jest otwarta na miłość, no i zostawicie tą osobę, ale ta osoba jeszcze wróci, kochani. Ja tak czuję, że tutaj będzie szansa na za jakiś czas oczywiście, reaktywację tej znajomości, ale pierwsza styczność będzie taka zabawa, owszem, ale no nic większego, kochani. Tak, dziewiątka mieczy. No szóstka kielichów, kochani, i sprawiedliwość, więc dla części z Was może właśnie to być informacja, że po stracie Was ta osoba będzie się bardzo mocno stresować i przeanalizuje, że tak powiem, swoje poczynania i być może dojdzie do jakiegoś ładu i składu i do jakiejś takiej trochę też wewnętrznej równowagi. I może za jakiś czas będzie gotowa, żeby tutaj zaryzykować i otworzyć się na Was. Ale na początku na pewno nie. Tu musicie być na to gotowi, że to nie jest odpowiedni czas jeszcze dla tej osoby. No dobra, zobaczmy, kto to jest. Jak ta osoba może wyglądać? Może mieć aparat na zęby. Mężczyzna może mieć brodę. Okej. Może mieć brązowe oczy. Może być szatynem, szatynką. Falowane włosy, no jeśli mężczyzna to taki umięśniony, kobieta też ma ładnie zarysowane mięśnie, raczej średniego wzrostu nam się tu pokazało, pojawiły się czarne oczy, czyli raczej ciemne, czarne bądź brązowe i proste włosy, ok, czyli falowane, proste, mamy też niski, niska, ok, zobaczmy w takim razie cechy charakteru tej osoby, nieśmiały, Nie czuję tej nieśmiałości tutaj, ale okej. Okay. Obrażalski. No, bo ta osoba może być momentami obrażalska. Okej. Okay. Ale kocha zwierzęta. No właśnie, tu widzę, może mieć psa ta osoba, tak? Albo jakiegoś takiego towarzysza zabaw. Empatyczny. No ma w sobie dużo tej empatii, ale... Myślę, że właśnie do dzieci, do zwierząt jak najbardziej. Tak jest. Ta osoba ma w sobie coś takiego ciepłego w sercu, cierpliwy, opiekuńczy, no właśnie. Tylko mam wrażenie, że nie pokazuje tego, bo boi się, że nie wiem, zostanie źle oceniona, że właśnie zostanie skrzywdzona. Mam wrażenie, że ta osoba zgrywa takiego też twardziela, co to nie ja, trochę może przekształcać pewne rzeczy w żart, taka, gdzie to wszystko jest po prostu, no właśnie, to jakieś wewnętrzne takie niedociągnięcia emocjonalne. Ok, zobaczmy, gdzie się możecie poznać. Wracając z pracy, kochani. Wyjazd, wycieczka. Na jakimś wyjeździe, na wycieczce. Las i kawa. Czyli, nie wiem, właśnie na spacerze w lesie, może w drodze do... jakaś wycieczkę do lasu sobie zrobicie. Kawa, nie wiem, na kawusi. Może będziecie właśnie wracając z pracy z kawą w kubeczku wracać, nie? I w ten sposób się poznacie. To już jak uważacie. Ok, zobaczmy charakterystyczne liczby, że tak powiem, dla tej osoby, dla Was, dla momentu, kiedy się poznacie. 8. 11. I 2. 8, 11 i 2. Zobaczmy znaki zodiaku. Strzelec. Strzelec po raz drugi. Może mieć dużo strzelca w swoim horoskopie urodzeniowym ta osoba. I lew, czyli mocno znaki ogniste, kochani. Dobra, zobaczmy, kiedy potencjalnie ta osoba pojawi się w Waszym życiu. Dzięki, akurat dwie. W jakąś środę, może najbliższą nawet, kochani, kto wie. No i mamy po raz kolejny strzelca, czyli w sezonie strzelca na przełomie listopada, grudnia, może za 9 tygodni, 9 miesięcy. Dziewiątka jest tutaj też ważna, więc może 9 dni,
Okej, okay, jeszcze jedną Wam wezmę. I w sezonie wodnika, styczeń, luty, przełom, 11 tygodni, 11 miesięcy, więc część z Was będzie musiała poczekać na tą osobę, ale też czuję, kochani, że dla części z Was, szczególnie tu, gdzie jest to 11 tygodni, 9 tygodni, czy tam miesiące, to może być też okres, ile będziecie czekać na tą osobę, aż powróci ponownie do Waszego życia. Może pojawić się dosyć szybko w Waszym życiu, ale później może pojawić się przerwa, tak jak mówię, no i będzie, że tak powiem, zmiana zdania, chęć otwarcia się na Was i być może reaktywacja wtedy. No, bo to czuję, kochani, tutaj trochę tak dalej, że to nie będzie koniec. Takie pierwsze spotkanie z tą osobą to nie będzie koniec. Ona jeszcze wróci do Was. Mhm. No dobra, kochani, to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie, moje kochane dwójeczki. Powodzonka. No i lecimy do trójek. Do trójeczek. Zobaczmy, co tam w trójeczkach wyjdzie. Kto wyjdzie? O Boże Święty. Witam Was serdecznie, grupa numer 3. Jeżeli wybraliście talię Tarot Vintage i nasze piękne żółte piórko, no to kochani, to jest Wasze czytanie z cyklu Single. Kto idzie w Waszą stronę? Zobaczmy, któż to idzie w Waszą stronę. Rycerz Pentakli. Mhm. Czwórka Pentakli. Dwójka Kielichu. Ósemka Mieczy. Piątka Pentakli i Świat. Na spodzie mamy Cesarza. Mhm. Dobra, zobaczmy nasze aniołki romansowe. Wedding, mhm, czyli ta sytuacja mówi też o ślubie. Albo będzie mówić o ślubie. A, mamy, ale też pay attention to the red flags. Oż cholera, dobra, już widzę. Jaj, zobaczmy tutaj. Golden Mirror, złote lustro, skupienie na sobie, narcyz, mhm. Jednostronny związek, jednostronna relacja. I mamy fotografię. Mhm. Spoglądanie na Twoje fotografie, tęsknota, nostalgia. Czyli to, kochani, może być ktoś z przeszłości, z kim już stworzyliście jakieś, nie wiem, wspomnienia. Ta osoba może przyglądać się Waszym fotografiom. No ale, kochani, jeżeli to jest ex i rozstaliście się ze względu na to, że ta osoba, nie wiem, miała żonę, męża, to powiem Wam, że tu się nic nie zmieniło w tej kwestii. Jeżeli jest to ktoś nowy, uważajcie. Widzicie? Ta osoba niestety jest już w związku małżeńskim. Dlatego właśnie ten ślub się pojawił i pay attention to the red flags.
Więc, kochani, niestety muszę Was ostrzec, że idzie do Was albo wraca do Was ktoś, kto niestety nie będzie w stanie zaangażować się w pełni ze względu na to, że już jest w innej relacji. Jak to się dalej potoczy, nie wiem, kochani, ale no, z dwójką kielichów jednak coś Was tutaj łączy. Coś Was bardzo mocno łączy. Dla mnie dwójka kielichów jest kartą bratniej duszy, mocnego połączenia duchowego, więc macie z sobą jakąś karmę do zrobienia. Nie wiem, czy ta osoba musi sobie uświadomić, że Wy jesteście tą prawdziwą miłością, zostawić męża, żony i z Wami stworzyć jakiś związek. Czy, kochani, macie jakąś lekcję ze sobą odrobienia? Nie wiem, kochani, co to jest, ale zdecydowanie połączenie duchowe między Wami jest niezwykłe. Niezwykłe. No właśnie, ale ta osoba no, lubi skupiać się na sobie, kochani. Lubi skupiać się na sobie, lubi jak uwaga innych, że tak powiem, jest na nich. Ale z drugiej strony, kochani, też uważa Was za bardzo atrakcyjnych. Będzie uważać Was za bardzo atrakcyjnych, tak? Może poznać się gdzieś przez internet, może na Instagramie, może będzie oglądać Wasze fotki, zanim gdzieś tam się spotkacie, no, będzie Wami bardzo mocno zainteresowana. Kochani, z tym rycerzem pentakli osoba jest, no cóż bym powiedziała, nie śpieszy się z niczym, tak? To jest osoba, która będzie rozgrywać wszystko pomalutku, na spokojnie, będzie pomału w Was inwestować, zapraszać właśnie na jakieś kawusie, na kolacyjki, nie za często, no bo siłą rzeczy nie będzie miała czas na zbyt często, tak? Bo w międzyczasie będzie musiała zająć się żoną, mężem, ale na pewno będzie przynosić jakieś prezenty, na pewno będzie adorować Was, tak? Będzie mówić właśnie, że jest z tych, którzy lubią na spokojnie rozpracowywać pewne rzeczy, dlatego nie lubi się śpieszyć. Z drugiej strony rycerz pentakli jest też właśnie tą energią osoby, która zawsze dąży do jakiegoś sukcesu swojego, która jak sobie coś raz postanowi, to to osiąga. W ślimaczym tempie, oczywiście, w żółwim tempie totalnie, ale osiąga, tak? To jest jedyny rycerz, który zawsze dochodzi do mety. Więc no, ta osoba jest bardzo cierpliwa i konsekwentna w swoich dążeniach. Z czwórką monet, wiecie co, no na pewno śpi na pieniądzach. Dobrze zarabia, dobrze ma sporo tych pieniędzy odłożonych, więc jeżeli chodzi o same finanse, tutaj nie będzie stanowić to żadnego jakiegoś problemu. Dlatego będą prezenciki, dlatego będą wyjazdy, dlatego będą kolacyjki. Takie rzeczy, no, będą jak najbardziej na wyższym poziomie. Ale czwórka pentakli pod względem emocjonalnym jednak mówi o takim zamknięciu, niedostępności emocjonalnej. Mimo, że, kochani, między Wami jest ogromne połączenie, bo z dwójką kielichów czuję, że będziecie się pięknie uzupełniać. Naprawdę, to będzie takie yin i yang. Będziecie się świetnie czuć w swoim towarzystwie. Będzie dużo jakiegoś winka, będzie dużo jakichś wyjść na kawusie, tak? Naprawdę, nie będzie jakichś niezręcznych ciszy, a nawet jak będzie cisza, to będziecie się dobrze ze sobą czuli. Naprawdę świetne połączenie. Możecie być z dwóch różnych światów, kochani, ale naprawdę pięknie się będziecie uzupełniać. Dlatego to będzie takie trudne. To będzie trudne przejście dla części z Was, ponieważ dla części z Was, no myślę, że Wy, kochani, możecie się bardzo szybko zaangażować w ten związek, dlatego tutaj bądźcie ostrożni. Ósemka mieczy, kochani, no bardziej czuję, kochani, że ten dolny rząd jest już typowo pod Waszą relację. Ósemka mieczy będzie świadczyć o tym, że ta osoba naprawdę nie będzie wiedziała, co ma zrobić, tak? Będzie czuła się jak w potrzasku, bo z jednej strony jest zaangażowana w inną relację, ale z drugiej strony ja czuję, że ona coś do Was poczuje. I to poczuje coś mocnego. Mimo całego tego narcyzmu, mimo jakiejś takiej zamknięcia emocjonalnego, ta osoba coś do Was poczuje i to będzie trudne, żeby to sobie, wiecie co, zracjonalizować. Mam wrażenie, że ta osoba trochę poczuje się w potrzasku i sama nie będzie wiedziała, co ma zrobić. Piątka pentakli jest też tą informacją, że nie wiem, mam wrażenie, że ta osoba jak Was bliżej pozna, to stwierdzi naprawdę, że nie chciała Was skrzywdzić, ponieważ mówię, coś poczuje do Was głębiej. I ta relacja prędzej czy później się zakończy niestety. W momencie, kiedy wyjdzie prawda na jaw, kiedy uświadomicie sobie tą prawdę, kiedy ta osoba powie Wam tą prawdę, to się zakończy, ale to nie będzie łatwe dla Was. A już na pewno nie będzie łatwe dla tej osoby. Więc jeżeli myślicie, że ta osoba przyjdzie, zabawi się Wami i zostawi Was na zasadzie, dobra, pobawiłem się to teraz nara i w ogóle nic nie poczuję, no to tutaj się niestety głęboko myślicie, ponieważ to będzie równie bolesne dla tej osoby, żeby zostawić Was. Może ta osoba przychodzi z taką intencją zabawy, poznania kogoś i tak dalej, ale czuję, że poznanie Was będzie dosyć ważną lekcją dla tej osoby, ponieważ tutaj jakieś mury pękną. To nie będzie łatwe dla tej osoby, kochani. To nie będzie łatwe dla tej osoby.
No pay attention to the red flags, więc to jest informacja dla Was, że musicie uważać na takie czerwone flagi. W momencie, kiedy ta osoba długo nie odpisuje, nie wiem, nie ma czasu, szczególnie w weekendy, czy tam wiecie, popołudnie, czy cokolwiek, wiecie, no to takie są rzeczy, które no rzeczywiście pachną rodziną czy małżeństwem, nie? Chociaż no znam takich oszustów, którzy nawet z takimi rzeczami nie mają problemów. No ale... No powiem Wam tak, zakończenie tej sytuacji, zakończenie tej relacji nie będzie łatwe dla tej osoby. Naprawdę, nie będzie łatwe. I ta osoba będzie równie cierpieć, co Wy, że tak powiem. Albo jeżeli Wy na przykład odkryjecie tą prawdę szybciej i zostawicie tą osobę, to ta osoba będzie cierpieć z tego powodu. Zapadniecie bardzo mocno w sercu tej osoby. Nie wiem, co wydarzy się dalej, kochani, ale chcę podejrzeć. No jest trójkąt miłosny. No i dziesiątka buław, paść pentakli, siódemka kielichów. No, ósemka kielichów. Nie wiem, czy kochani... No nie wiem. Dobra, nie będę wybiegać za daleko w przyszłość. Dla części z Was może ta osoba, nie wiem, jeszcze się do Was odezwać za jakiś czas. Dla części z Was to może być koniec relacji. To nie będzie długa relacja, kochani. To nie będzie długa relacja, bo prawda szybko wyjdzie na jaw. Szybko Wy się o tym dowiecie. Albo mówię, jeżeli jesteście mega intuicyjni, kochani, to od razu poczujecie, że tutaj coś jest nie tak. I szybko dojdziecie do prawdy. Ale nie wiem, jaką Wy lekcję z tego macie wyciągnąć, ale... Jeśli chodzi o tą osobę, czuję, że to będzie ogromna lekcja, żeby właśnie nie bawić się cudzymi uczuciami. A Wy, jako osoba, jako postać, zapadniecie naprawdę bardzo, ale to bardzo długo w sercu tego kogoś. To będzie lekcja na całe życie. I myślę, że nie, nigdy o Was nie zapomni, nie. Bo czuję, że coś tutaj, wiecie, coś mocno zaiskrzy między Wami. To jest niesamowite to połączenie. I mimo całej tej, wiecie... okolicy, to, co jest między Wami, jest w jakiś sposób prawdziwe. No, ale okoliczności są niefajne. No dobra, zobaczmy potencjalnie, jak ta osoba może wyglądać. Okej. Może mieć falowane włosy, mężczyzna może mieć brodę. Okej. Cóż to nam wyskoczyło? Może mieć zielone oczy. Może mieć też piwne oczy, zielone bądź piwne, opalony, opalona. Może mieć jakąś charakterystyczną bliznę gdzieś w widocznym miejscu. Oj, 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 troszkę za dużo, aż tyle nie, ale co nam spadło tutaj? Szczupły, czyli szczupły, szczupła budowa ciała. Może mieć też długie włosy, może mieć jakiś charakterystyczny pieprzyk bądź bliznę, może bliznę po wycięciu pieprzyka. A, i dwa różne kolory oczu, także ta osoba może mieć oczy, które zmieniają kolor, na przykład z zielonych do piwnych, z piwnych do zielonych, w zależności od humoru, natężenia światła i tak dalej. Albo może mieć też dwa różne kolory oczu, jedno zielone, jedno piwne, także to już jest takie bardzo wyjątkowe, ale jednak się zdarza. No i ciemna karnacja, czyli opalony, opalona bądź taka ciemniejsza karnacja, kochani, tutaj u Was. Dobra, zobaczmy cechy charakteru tej osoby. Nieśmiały. Nie sądzę, ale okej, niech będzie. Rodzinny, rodzinna. Ale mamy też obrażalski, obrażalska. Na spodzie dowcipny, dowcipna. Zobaczmy, gdzie możecie się poznać albo spotkać, jeżeli jest to ktoś, kogo już znacie. Praca nam wyleciała, kochani, czyli poprzez pracę możecie się znać, albo wracając z pracy możecie tak się poznać, na przykład na jakiejś kawie, przy kawie, ale też na jakimś wyjeździe bądź wycieczce, las na spodzie. Dobra, zobaczmy charakterystyczne liczby dla tej osoby, dla tego związku, dla momentu, kiedy się poznacie. 1, 10, 10, 1. Coś się zaczyna, coś się kończy. I 3. Wow, jak trójkąt. Nieźle. 3 osoby. Ok, zobaczmy znaki zodiaku. To może być waga. To może być byk. I to może być rybka. Waga, byk bądź ryby. I zobaczmy, kiedy potencjalnie ta osoba może wkroczyć w Wasze życie. Za 6 dni, 6 tygodni. Szóstka też ważna, może 6 dnia jakiegoś miesiąca. Może w sobotę jakąś. O, i 3 dni, 3 tygodnie, czyli dosyć szybko, kochani, wkroczy ta osoba w Wasze życie. 3, 6 mocno się tutaj pojawiły. Może w jakiś piątek, kochani. Tu też jest szóstka, widzicie?
Czyli ta szóstka jest coś ważna tutaj. No dobra, moje trójeczki, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę wszystkiego dobrego, powodzonka. Nie powiem Wam spełnienia, bo to nie jest taka w sumie fajna wróżba, ale życzę Wam, że jeżeli faktycznie trafi Wam się taka osoba, żeby te czerwone flagi Wam tutaj naprawdę powiewały bardzo mocno. Żebyście nie dali się tutaj wpuścić na manowca. Wszystkiego dobrego, buziaczki, pa, pa.